Przechodzimy do kolejnego. Rezolucja w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminy w zakresie zmiany postanowienia artykułu 37 dotyczących organizacji organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. Projekt uchwały numer 1065. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, obiecałem Panie Rady Prokop Staszewskiej, że będzie krótko, więc będzie krótko. Chcemy w tej nowelizacji doprowadzić do tego, że obecne progi ilościowe członków jednostek pomocniczych dzielnic i osiedli stały się programy maksymalne. Dzisiaj te progi mamy sztywne, nie możemy z nimi zrobić. My chcemy, żeby to, co było, było tylko maksymalne. I drugą rzeczą postulujemy o to, żeby obok obligatoryjności istnienia zarządu w dzielnicach dopuścić wariantowość tego, aby tę funkcję zarządu jednoosobowo mógł pełnić przewodniczący Rady Dzielnicy, który by miał ewentualnie jednego lub dwóch zastępców. Dziękuję. Dziękuję. Czy w tej sprawie są jakieś głosy? Nie widzę. Stwierdzam obecność przeczytania projektu. Ustalam termin wprowadzenia autopoprawek na 20.55. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 20.56. Kolejny projekt.